Film ten dedykuję Natalii i Marcinowi, którzy mnie tutaj zaprosili na wycieczkę. Pokazali mi to i składam podziękowania. Zapraszam na film. Tu jesteśmy troszeczkę bliżej tego statku. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam bocianie gniazdo widać, mam nadzieję. No i ogrom tego okrętu. Tu możecie też z bliska zobaczyć, wyciąć rękę jak się da, jak wygląda to drewno. No piękna rzecz. A tu mamy front statku, dziób tak zwany. I zobaczcie, jaka to jest potęga. Pięknie zdobiony, pięknie rzeźbiony. Naprawdę to była chluba ówczesnej marynarki wojennej Szwecji. Szkoda, że nie można tam wejść do środka, bo naprawdę wrażenia byłyby niesamowite. Ale mimo wszystko jest naprawdę coś pięknego. Na statku znajdowało się około 500 rzeźb różnych. Więc sobie wyobraźcie, jak to musiało wyglądać. Tutaj mamy działa okrętowe, oryginalne, wyłowione z dna. Tutaj, no nie wiem, czy to są oryginalne, czy nie. Może ten prędzej tak. To są właśnie te do ładowania sprzęty. Zobaczcie, jakie to długie. Tu jest oczywiście odtworzony taki już nowy, ale ten jest oryginalny. Niesamowite wrażenie naprawdę. Przejdziemy teraz dalej i zobaczymy, czym strzelano. Czym to odpalanie? A, tu jest do odpalania. Też oryginalne rzeczy. A tu są oryginalne kule. Więc taka zwykła to już jest inna rozmowa. Zaraz zobaczymy, jak to się nazywało. A to słynne kartacze. To potrafiło naprawdę zabić kilkadziesiąt osób. Tu są repliki i zobaczmy teraz po kolei, które jak się nazywa. Uwaga, kuli. Możesz podnieść sobie. Teraz zobaczymy właśnie, jak to wyglądało też. Uwaga. Najpierw zobaczcie, jak to się nazywało, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. A tutaj teraz można podnieść sobie każdą kulę, ile to ważyło. No kurde, muszę wam powiedzieć, że dychę na pewno. Może 8 kilo, tak mi się wydaje. Że było czym, jak to po prostu szło z taką siłą, to było niewyobrażalne. Tu mamy fragment chyba miecza z pochwą, czy sama pochwa. Wygląda na to, że z mieczem. Takie narzędzie okrętowe. A tutaj ściana wygląda na to, że statku przekroju. I w jaki sposób ona, tutaj widać, że chyba oberwała tak od kuli armatniej. I tu będzie ten film dotyczący tego właśnie, co tu się działo, zobaczcie, po takim wystrzale. No i te drzazgi były po prostu mordercze. Wbijały się we wszystko, raniąc naprawdę wszystkich, którzy byli pod pokładem.
to zobaczcie, jak wyglądały elementy. Akurat tu są buty, się zachowały w oryginale, wydobyte ze statku. To są naprawdę rzadkie rzeczy, ponieważ butów jako takich z tych dawnych czasów no nie ma, one się nie zachowywały. Tu mamy jeszcze rękawice, zobaczcie, też w pięknym stanie się zachowały, można powiedzieć. Po 350 latach to jest naprawdę coś, nawet można by prawie 400 w sumie latach. Tak to wygląda. Tu zobaczcie też monety wydobyte ze statku. To roczne zarobki. Tak, to są roczne zarobki takiego marynarza. A w ogóle na tym statku, tu zobaczcie z tej perspektywy, bo to też pięknie widać, zaokrętowanych było 445 osób. Gdzie oni się tu mieścili, trudno powiedzieć. Chociaż gdyby przyjąć, że setka na każdym pokładzie, to przy tym ogromie to rzeczywiście mieli jeszcze mnóstwo miejsca. Nie jest to absolutnie pełna wysokość statku, on by się tu nie zmieścił. Te maszty po prostu zostały skrócone, nie zostały pokazane tak w całości. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, jak wam pokazywałem tam wcześniej na filmach, tych masztów nie było. Być może to są pozbierane, gdzieś tam leżały obok, ale sam statek był tych masztów już pozbawiony, dopiero potem je założono. Niestety takiego budynku nie było, żeby je w całości wyrzucić w górę, ponieważ miałby ponad 30 metrów. Tu mamy właśnie świetnie zrobiony przekrój, pokazany, w jaki sposób funkcjonowało życie na statku, co tu się działo, gdzie kto był. I teraz nagle te 445 osób rzeczywiście mogło tu się zmieścić zupełnie bez problemu. Mamy tu cztery pokłady dolne, widzicie na górze też swoje, tam ludzie byli. Tu w samym centrum, na samym dole była kuchnia. No pięknie to pokazane wszystko, naprawdę warto. Warto byłoby też pomyśleć o tym, żeby u nas przywrócić, wybudować, odbudować, cokolwiek zrobić, żeby Polacy byli też dumni, tak jak dumni są Szwedzi. Mimo że ten statek właściwie nie wypłynął, to szczycą się nim. Słuchajcie, fajnie to wszystko wygląda, jest zrobione to naprawdę na wielu poziomach to muzeum i trudno się dziwić. Mile mnie to zaskoczyło, ponieważ możemy w tym momencie przyjrzeć się okrętowi z każdej strony. Jesteśmy w tej chwili na odpowiedniku szóstego piętra wysokości, więc zobaczcie, co to jest. A tu jeszcze nie mamy pełnej wysokości statku, więc można sobie to wyobrazić, cóż to jest za ogrom. Ale ładnie go widać, naprawdę coś pięknego. Rzeźby, naprawdę to jest dzieło sztuki. Statek miał wypłynąć w rejs swój właśnie do Polski jako misja dyplomatyczna, niestety nie dopłynął, a potem 30 lat później wiemy, co się stało. Statek był naprawdę ozdobiony niesamowitą ilością barw, jak na tamte czasy. Był wyjątkowy. Tutaj mamy przykłady tych figur, które zdobiły ten statek, w jakich kolorach były pomalowane. Jakich tutaj farb użyto. Tam wcześniej nie pokazywałem wam tego, ale w gablotach były farby, z czego one są wykonane, wówczas z czego były, w jaki sposób te barwniki pozyskiwano. Tam mamy bocianie gniazdo, jeszcze ładnych parę metrów.
10, może więcej. No, moi drodzy, na koniec wycieczki jesteśmy na rufie. Na samym dole tutaj mamy poziom gruntu, dokąd on sięgał ten statek. I teraz patrzymy sobie w górę, jak to wygląda, jego potęga. Tamte górne na samej wyżej, na samej górze te rzeźby to są na wysokości 7 piętra. Tak to wyglądało. Tu konstrukcja, podparty statek. Ciekawostką jest to, że oni wybudowali tutaj to muzeum na tym statku. On został tu wprowadzony, kiedy budynku jeszcze nie było. Następnie po wprowadzeniu statku, przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń, wybudowano to muzeum na nim, a potem dokonywano tutaj wszelkich właśnie remontów i przystosowań do tego, żeby ten statek można było dzisiaj podziwiać. Tu na koniec jeszcze zobaczcie sobie szalupę ratunkową. Wygląda to na drzewo dębowe. Jak sprawdzałem, nie cały statek był robiony z dębu. Część widziałem tego drewna, które tutaj było użyte do statku, była sosnowa. Być może też świerk, ale z tego, co tutaj po prostu udało mi się tak przyjrzeć, zobaczyć, to głównie to wygląda na dąb albo jakieś inne twarde drzewo. To tyle, moi drodzy, z Muzeum Wazy. Tak to wygląda. Jest to muzeum poświęcone wyłącznie temu właśnie okrętowi. Jak to się mówi, piękna rzecz. To trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć. No, moi drodzy, na koniec wycieczki jesteśmy na rufie. Na samym dole tutaj mamy poziom gruntu, dokąd on sięgał ten statek. I teraz patrzymy sobie w górę, jak to wygląda, jego potęga. Tamte górne na samej wyżej, na samej górze te rzeźby to są na wysokości 7 piętra. Tak to wyglądało. Tu konstrukcja, podparty statek. Ciekawostką jest to, że oni wybudowali tutaj to muzeum na tym statku. On został tu wprowadzony, kiedy budynku jeszcze nie było. Następnie po wprowadzeniu statku, przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń, wybudowano to muzeum na nim, a potem dokonywano tutaj wszelkich właśnie remontów i przystosowań do tego, żeby ten statek można było dzisiaj podziwiać. Tu na koniec jeszcze zobaczcie sobie szalupę ratunkową. Wygląda to na drzewo dębowe. Jak sprawdzałem, nie cały statek był robiony z dębu. Część widziałem tego drewna, które tutaj było użyte do statku, była sosnowa. Być może też świerk, ale z tego, co tutaj po prostu udało mi się tak przyjrzeć, zobaczyć, to głównie to wygląda na dąb albo jakieś inne twarde drzewo. To tyle, moi drodzy, z Muzeum Wazy. Tak to wygląda. Jest to muzeum poświęcone wyłącznie temu właśnie okrętowi. Jak to się mówi, piękna rzecz. To trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.